Witam, witam bardzo serdecznie na dzisiejszej transmisji. Siemanko, siemanko, witam bardzo serdecznie. Jak tam u was, jak tam u was? No już jest trochę inne tło. Żaden progres tak tylko na szybko jest zmieniony. Progres to dopiero będzie. Każdy Hollow Knight skończony to już można zmienić tło Hollow Knightowe. Bo właśnie skończyłem ostatnio na live. Skończyłem. Kto był wczoraj w nocy, widział. Ostatniego bossa zrobiłem bez żadnego kurwa praktycznie ulepszenia. Z początkowym zdrowiem i kurwa raz tylko ulepszonym mieczem. Jezus Maria, się tak długo bije te bossy bez kurwa ulepszeń, że to jest tragedia. Ale przyszedłem w 2 godziny grę tego Hollow Knighta od początku do końca. No, jeszcze tam był news jeden. Prawda, prawda. Cześć, witajcie z tej strony Noxy. Dawno nie było takiego filmu, gdzie gadam do kamery, prawda? Bo nie, w sumie ostatni film to był taki, gdzie gadałem do kamery, ale to był taki film o kanale. A dzisiaj jest Minecraft miał taka taką gorszą pogawędka merę, bardziej no. związana z ligą. Ostatnio trochę mniej gram w ligę, bo akurat tak się składa, że zasuwam w Elden Ringa. O, Elden Ringa gra. Też by wygrał. Robię speedrun i uczę się, jak być Już najlepszym nie ma graczem Elden czatu. Ringa. Zmiana. Wczoraj była. Ale jest coś, co myślę warto Siema, poruszyć, siema. jeśli chodzi o temat League of Legends. I to jest coś, to jest w ogóle pomysł na film, który od dawna miałem już i teraz się za niego zabrałem. Mianowicie mam temat zapisany jako dlaczego League of Legends umrze. Taki clickbaitowy trochę tytuł. Nawet nie wiem, czy ten film nazwałem w ten sposób, ale w gruncie rzeczy o co mi tutaj chodzi? Wydaje mi się, że League of Legends ma kilka problemów, Czy LOL umrze? które Opowiadam. są już od dawna i nie wydaje mi się, żeby było robione cokolwiek w kierunku tego, żeby je rozwiązać. Zobaczymy po tym filmie, czy się będziecie ze mną zgadzali, czy nie. Nie mówię, że League of Legends umrze w tym znaczeniu, że nie wiem, za 3 lata będą wyłączone serwery. Chodzi mi o to, że może się zacząć taki trend, który sprawi, że będzie graczy coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Już nigdy nie będzie w jakby tendencji wzrostowej, że to będzie pewna mo że To, że pewien trend na granie w ligę minął i liga będzie przechodziła do. To będzie miała coraz bardziej niszowy status, o tak o. Jakie są moim zdaniem powody? Dlaczego moim zdaniem tak będzie? Coś, co ja od dawna obserwuję, to jest to, że League of Legends ma moim zdaniem jeden z najgorszych modeli nowego kontentu, jakie mają jakiekolwiek gry. Mianowicie, chcę No. zauważyć, że ciekawym dodatkiem do ligi jest to, że Riot dodaje co patch nowe skiny. To jest content. Jakby zwykle, jak się myśli o kontencie, to nie do końca myśli się jakby o płatnych skórkach. A ja mam wrażenie, że to jest główny content, jaki oferuje nam liga. Często między sezonami nie zmienia się praktycznie nic. Umówmy się, zmiany jakby między patchem a patchem. Twój spell Q zadaje 10 damage'a mniej i ma większy cooldown o 0,5 sekundy. To nie jest. Dzięki mnie zaczęłaś robić 100% w Hollow Knight i fajnie się bawisz. Fajna ta gierka, no. Do maksowania też. Ale wtedy troszkę cięższa jest, żeby te niektóre achievementy porobić, ale bardzo fajna, no. Każdemu polecam. Nawet nie żeby maksować, ale taką sobie zagrać. Jak się bardzo spodobał, to wtedy można sobie wymaksować. Content. To jakby balans nie jest contentem. Może być czasami, bo może Siema, jakby siema. może się trochę zmienić meta, prawda? Przez to. I dlatego widzisz na przykład, że nagle częściej jest grana postać, która była wcześniej grana bardzo rzadko. Ale myślę, że nie jest to dobry model contentu i myślę, że nawet nie jest skuteczny. Nawet jeżeli ktoś chciałby wyprowadzić argument taki, że zmiany w balansie są contentem, bo i tak ostatecznie będziesz grał na Yasuo, Zedda i Iona, nie? Z tego względu ja myślę, że ten styl kontentu jest bardzo zły. Ze wszystkich zmian, które moim zdaniem są wartościowe, które były w ostatnich sezonach, to co ja mógłbym wymienić? Tak naprawdę stworzenie nowego itemu, Mopa. to moim zdaniem to jest zmiana bardzo low effort. To jest zmiana, która mało zmienia i to jest też słaby content. Wprowadzenie nowej postaci też jest słabym contentem. Wiecie dlaczego? Bo dobry Powiem content. tak, jestem za tym, żeby już nic w tej grze nie robić, ale trzeba ją całą cofnąć do 2014. I w tamtym momencie już można taki kurwa stop zrobić i żeby już tam nic się nowego nie działo. To było chyba przed reworkiem Siona. I to by była idealna gra wtedy, moim zdaniem. Content to jest taki, który Od 2014 ten LOL, moim zdaniem, ciągle w dół idzie. dotyczy wszystkich. Jeżeli masz jakiegoś maina Teemo, który gra tylko Teemo pod składanie 6 Siema, warmogów, siema. teraz już nie można, ale wiecie o co mi chodzi. On gra tylko warmoga. To dalej chcesz, żeby dobry content dotyczył też jego. I w myśl tego, jakie są dobre zmiany.
Moim zdaniem to są na przykład. 2014, to jak wyglądał w LoLu? O, to były te czasy. 2014. Moim zdaniem to był peak LoLa. 2014, to. Tu był już kurwa Yasuo, jakiś Lucian. Ale stara mapa i. Kurwa, jakoś to nie wiem. Lepiej wszystko wyglądało. I te itemki fajne były. Stary Ryze. Mówię, ja uważam osobiście, każdy może uważać, że inny okres może być lepszy, ale moim zdaniem najlepszy to był ten no tutaj, 2014, no. Na przykład zmiany mapy, moim zdaniem to jest na przykład dodanie smoków, dodawanie takich nowych globalnych efektów, to jest przykład dobrego kontentu, to jest coś, co daje taki twist nowej grze, że nawet jeżeli jesteś mainem niszowej postaci, która nie miała zmiany od 10 lat, Rek'Sai, no. To ta gra co jakiś czas trochę się dla ciebie zmienia. To jest moim zdaniem dobry model kontentu. Chciałbym, żeby Riot zaczął robić coś takiego, co będzie dotyczyło wszystkich postaci, a nie części. Nie dodanie nowej ikonki i zrobienie nowego itemu, który będzie w gruncie rzeczy robił coś bardzo podobnego. Będzie zadawał X damage'a jak na pierwszy hit czempiona na przykład. I nieważne, czy tym hitem czempiona jest spell czy atak. To jakby nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Ja w ogóle mam taką teorię, moje osobiste zdanie, to może być dziwne, bo to jest gra, zazwyczaj tak jest z jakimiś tam, nie wiem, ciuchami, kurwa, jakimiś trendami i tak dalej, stronami, aplikacjami, ale moim zdaniem dużo ludzi naprawdę gra w tego LoLa, bo inni grają też w tego LoLa. Na przykład jego koledzy, kurwa, grają, tam jakaś może, nie wiem, koleżanka, kurwa, mu się podoba gra w LoLa i jakoś to tak wszystko, kurwa, powoduje, że on też musi, kurwa, grać w tego LoLa. Że po prostu tak dużo ludzi napierdala, że ktoś też musi grać. A czy szczerze mu sprawia zabawa ta kurwa gra? Się tak cieszy i się bawi? Nie do końca, no. To jest takie. Mi się wydaje, że coś takiego działa. Naprawdę. Fundamentalnie to jest to samo. Jakby 10 itemów możecie zwiększać AD, ona się. To nie jest tak naprawdę taka wartościowa zmiana, przynajmniej w moich oczach. Ja chciałbym widzieć takie zmiany fundamentalne. Właśnie no, jak zmiana. Wydaje mapy. Mi się, że można dochodzić do takich sytuacji, że ktoś ma jakąś grupę znajomych i oni wszyscy napierdają w tego LoLa, jakby ktoś przestał, to już by nie miał co z nimi robić. Takie trochę smutne, kurwa, ale no, mi się wydaje, że dużo jest takich czynników i to się tak wszystko kumuluje w taką kupę jabaną i dlatego ludzie napływają w tą grę. I to jest, jakby to propsuje. Ten sezon, jakby moja krytyka wychodzi teraz, po tym jak akurat Riot zmienił mapę i jakby to jest super. Jakby nie zrozumcie mnie źle. Ten sezon zaczyna się całkiem nieźle. W sensie te zmiany są moim zdaniem dobre i to jest. I takie zmiany, ja takich zmian oczekiwałbym, szczerze mówiąc, co pół roku. Myślę, że to jest dobre tempo, że zmiany mapy, dodawanie nowych mobów, czegoś takiego co pół roku. Nerwus, bardzo się ja miesiąca. Jakbym prowadził tę grę, to bym to w ten sposób robił. Ale nawet co rok, nawet co sezon, to jest okej. Okay. Na tym poziomie zmiany. Tymczasem mam wrażenie, że często zmiany wprowadzone przez Riot nie dorastają do tego poziomu, są dużo, dużo niżej. Nawet zmiany, które moim zdaniem, akurat wiem, tutaj wielu z was się nie zgodzi. Mityki, usunięcie mityków. Masa ludzi przyklasnęła tej decyzji. Ja uważam, że mityki były ciekawe. Mityki to było coś akurat, co no, wpłynęło gdzieś tam na wszystkich. No bo nawet jak jesteś tym mainem, to masz teraz jeden item, który jest ważniejszy od wszystkich, który potencjalnie może definiować twój build. Kurwa, były. I okej, ostatecznie ludzie budowali te same itemy. Nie jestem pewien nawet, jak bardzo to jest złe, bo dalej te itemy po prostu, no będziesz miał jakąś metę. Jeden item będzie lepszy, będzie miał lepsze synergie z daną postacią, ale sama opcja tego, wykorzystania tego do balansu jest ciekawa. Masz dwa przedmioty, które ludzie często budują. Obrzydliwi magowie budują item pod damage i zonie. I teraz patrz, robisz z zoni mityka i mag musi wybierać między damage'em a zonią i z przeżywalnością. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawe narzędzie do balansu, którego Riot się pozbył. No to ma większy ja sens, się no, z tym nie zgadzam, ale dużo osób się zgadza. Może wy też się zgadzacie. Dalej. Wydaje mi się i ciekaw jestem, co wy też myślicie na ten temat. Riot kiedyś był uzależniony od ligi. Jakby rozwój tej firmy był 100% Tomek, barm czy 80 powiązany z tą grą. Nawet serduszko ma. Mi się wydaje, że po części ten taki content, który teraz jest wprowadzany, typu właśnie no głównie oparty o skórki prawdopodobnie. Ciekaw jestem, jak to się, jakby dało się policzyć procent pracy wykonywany przez Riot nad grą, jaki procent tej pracy byłby poświęcony skinom?
Nie wiem ile to procent. Jestem bardzo ciekaw. Nie zdziwiłbym się, gdyby to było na przykład 85%. 85% pracy to tworzenie nowych linii skórek, projektowanie ich i No, tak może wypuszczanie. być. Myślę, że po części powodem tego jest to, Coś z okiem mam, że chyba to jest krzemień marka wleciał. LOL, która dobrze sobie radziła i zamieniono ją trochę w taką dojną krowę. Jako taką, w taką rampę dla innych Jęczmień. gier. Inne gry na przykład mogą, powiedzmy, mogły tracić kasę długi czas. Na bardzo się boją, kurwa, na przykład nie, LoR. dziwne. Ostatnio z LoRa Riot się trochę wycofał, bo Nie właśnie byłem świadomy chce nic. bardziej przejść chyba w taki tryb dojenia tych projektów, które ma. I mam wrażenie, że LoL jest dojony już od dawna. Że LoL jest dojony, bo nie wiem, czy chodzi o to, że gracze się na to zgadzali, czy o co chodzi, ale że było to po prostu akceptowane. Ale wydaje mi się, że LoL był po prostu wykorzystywany jako projekt taki nie do inwestycji, Mamo, tylko wpadli w Riot chciał zdywersyfikować się i zainwestowali w Valoranta, w Wild Rifta, w LoRa. Nie wszystkie inwestycje oczywiście się udały w TFT. I gdzieś tam ta liga w tym wszystkim została taką troszeczkę tylko skarbonką, a nie była, straciła już taki status dania głównego. Siema, Bo siema. wiadomo, jako studio gier może nie chcesz się uzależniać od jednego produktu, bo co jak ten produkt nie wyjdzie. Teraz mają inne gry, które pewnie przynoszą już solidne pieniążki. Podejrzewam, że TFT na przykład masę kasy przynosi i podejrzewam, że Valorant przynosi dobre pieniądze. Ale nie wiem, czy w tym wszystkim LOL troszeczkę nie został zatrzymany. W tym Valorancie w ogóle ja nie gram, ale tam ceny tych skinów są takie popierdolone. Jezus Chryste, masakra. Tylko kurwa nawet nie można wymienić albo sprzedać jak w jakimś CS-ie na Steamie. To jest mega dziwne moim zdaniem. Zatracony. Dalej. Pamiętacie jak kiedyś powstawały moby? To nie ma wartości totalnie. No jak ktoś powie, że te skiny w sensie też nie ma wartości, bo to piksele. No ale kurwa wejdziesz na jakąś stronę, wystawisz gdzieś skinę, jakiś chłop ci to kupi, masz tam kasę kurwa na koncie w banku. No niby ma jednak wartość. Ale te w Valorancie to w ogóle kurwa. Masakra to jest. I było, tych gier była masa. Chyba, że kurde, nie pamiętam tytułu. Handel kontem, ale no? Oczywiście LOL, Dota była pierwsza, nie? Dota to pionier i do teraz większość mechanik Dota pierwsza wymyśla. Ale jest jeszcze ta od Blizzarda. Akurat złośliwie teraz zapomniałem tytułu. Kurde, tych gier MOBA było jeszcze z trzy inne przynajmniej. I większość poupadała. I wydaje mi się, że to nie jest dobre dla ligi. Wydaje mi się, że brak konkurencji ligi to jest trochę coś, co szkodzi. Tylko skiny są wyceniane przez tych samych ludzi, którzy to kupują. I to jest dobre, no. Że oni sami, wiesz, te ceny wyznaczają. Tak powinno być. Chodzi tej grze w długim terminie. Bo gdyby... Rynek zweryfikuje. Na przykład Dota byłaby dobrą konkurencją, gdyby nie to, że Dota mówi fuck you wszystkim nowym graczom. Jak jesteś nowym graczem, to Dota cię przeżuje, wypluje. Jakby nikt się nad tobą nie pochyli jeszcze, jakiś rusek może ci matkę zwyzwać. Naprawdę, kurwa, ja miałem jakiś taki okres, że próbowałem w Dotę się nauczyć grać, słuchajcie. I tam, kurwa, w Docie szukałem czegoś takiego jak w LoLu, że na przykład klikacie sobie, kurwa, ten na przykład klawisz A i na przykład klikacie obok minionka, żeby z automatu w niego tam uderzyło. Ten najbliższy target, jaki masz przy kliknięciu myszkiem. Ja to wpisałem tam jakiegoś posta, czy można to włączyć w docie, bo grałem w LoLa i nie wiem, czy jest tu coś takiego. Gościu mi to rusk napisał, żebym spierdalał właśnie na LoLa z powrotem jakieś takie rzeczy, kurwa. Oni naprawdę nie lubią nowych graczy w tej docie. Nie można się kurwa zapytać, czy jakaś opcja jest w grze. W LoLu też to będzie, ale jakby no, Dota jest dużo bardziej hardkorową grą pod tym względem, że no, było za podejście, każdy błąd nie da jest rady. Dużo większa kara i te kary są zwiększane. Wiecie, że w Docie ktoś może last hitować swoje miniony, żebyś nie dostawał expa? Wyobraź sobie, że grasz na topie na typa, który odcina cię od farmy i teraz jeszcze nawet nie możesz stać w zasięgu expa, żeby dostawać expa. To musi być najbardziej irytująca rzecz na świecie, nie? No, tak. I przez to, że ta gra jest tak nieprzyjazna nowym graczom, to de facto Dota nie jest konkurencją. Moim zdaniem myślę, że to jest główny problem z Dotą, nie? Ale brak konkurencji ligi sprawia, że jakby konkurencja powoduje innowacje, jest jakby motorem innowacji, nie? Gdyby były gry, które inne, które mogłyby jakby zabrać udział w rynku Riotowi, jest duża szansa, że ten nacisk na ligę, na innowacje, na nowe rzeczy byłby dużo większy. A tak tego nie widać. To jest moim zdaniem po części powód, dla którego mogą sobie po prostu pozwolić na dojenie tej marki. Bez rozwiązywania gdzieś tam na bieżąco problemów, które...
Ile przeszedłem? Ostatni achievement, jakikolwiek mi został w Hollow Knight, żeby przejść grę w 5 godzin, a ja przeszedłem w 2,5. Z czego pół godziny to biłem ostatniego bossa. Bo kurwa, on ma milion życia, a ja w ogóle mnie czeka nie ulepszonego i mam startowe życie. Ale dam radę. Ewentualnie Liga może mieć. Jest duża szansa, że się nie zgadzacie ze mną w ogóle w tej ocenie tych problemów, ale to już jest inna kwestia. Dalej. Toksyczne community. Ten boss ostatni i teraz tak. Ciężki. Bez dużo upgrade'ów. Graczy ligi nie widzi toksycznego community jako problemu. Na przykład ludzie mówią, że ja tam wolę, żeby ktoś mi powiedział, że mi rucha matkę, niż żeby nafidował, nie? I myślę, że to jest... No i tak. Jest takie pierwsze poziomowe, two-headowe spojrzenie trochę na ten temat. O, interesujące. Niech rozwinie. Dlatego, że prawda jest taka, że tym feederem czasami jesteś ty. Zwykle jestem ja, pomimo tego, że... No, jak sam się pałę, to kurwa tak gada, że jak można wyzywać, że to tu headowe zachowanie. Wbijam mastera na każdym koncie, jakie mam, a przynajmniej MMR-y mastera, że nie mogę grać duo już, bo teraz mam wszystkie konta, zagram kill, mam wszystkie konta tak, że... Skill issue, no. Że nawet duo nie mogę grać, bo... No powiem tak, kurwa, no dla mnie to jest chore, że... Są takie czasami cyrki w LoLu, ale to ktoś wstawi jakiś screen i tak dalej, dopiero potem jakieś tam rzeczy są robione z tego. Na przykład gościu kiedyś kupił kurwa konto w Challengerze, jakiś chyba Iron, żeby sobie udowodnić, że on jest kurwa dobry. Po prostu jest w tym Ironie, bo nie wiem, tak kurwa Bóg chciał. A on kupi konto w Challengerze i będzie dobrze tam grał. Kupił te kurwa konto i spadł chyba w tydzień z kurwa Challengera chyba do Golda. I teraz o co mi chodzi? On nie dostał bana. Chyba z 40-50 meczy przypierdolił z rzędu i nie dostał bana. Co grę kurwa fidował? Jakim chujem? Naprawdę, to jest moim zdaniem chore w tym LoLu. Że można grać tak giga chujowo, że no jedna osoba przegrywa całą grę i on za to nie ma żadnych, wiecie, kary kurwa ani nic. A jak już napisze, na przykład ty wyzywasz tego gościa, co ci przypierdolił całą grę, ty się starasz kurwa, emocje są, przeklinasz, denerwujesz się. Ty coś do niego powiesz i masz bana za to. No dla mnie coś dziwne, nigdy tego nie zrozumiałem. Bo jakby MMR-y Master Tiera są i nie można zapraszać ludzi, nie? Po przeglądzie będą. Ale co? Czekajcie, bo zgubiłem się. I pomimo tego, że mam te MMR-y, ja jestem totalnie fiderem. Jakby to jest normalne, fidowanie w tej grze jest, to jest normalna rzecz. Ale toksyczność to jest, i tego się nie pozbędziesz. Czasami jest tak, że nawet jak jesteś graczem, który wygrywa 55% gier, jeżeli masz agresywny playstyle albo jesteś po prostu drewnem, tak jak ja, to będziesz na przykład w tych 45% gier, które przegrywasz, to na przykład w połowie z tych gier będziesz intował totalnie, że twój team nie da rady cię kernąć. Ale twój styl gry jakby dalej jest dobry, no w końcu wbijasz tu na przykład wyższą rangę. A z toksycznością z kolei da się coś zrobić, w sensie... Łatwo jest jakby karać ludzi za to, że napiszą jakieś tam keywordy, że rucham ci matkę czy coś takiego, nie? I toksyczne community jest, myślę, że naprawdę jest problemem i myślę, że ludzie, którzy tego nie widzą, patrzą trochę przez pryzmat swojego podejścia do... Ale po co wybierać jedno albo drugie? Niech wypierdalają tych ludzi, co grają dziwnie. Intują i tak dalej, feedują. I tych, co kurwa tam przeklinają, grożą, jakieś tam pierdoły robią. Po co jedno i drugie wybierać? I wszystkich wypierdolą. Toksyczności. Że na przykład oni pójdą w banter, też się będą z typem wyzywali. Ale tymczasem zdrową bazą większości gier nie są ludzie, którzy są jakby takimi mocniejszymi graczami. Zdrową bazą większości gier są ludzie, którzy pracują, mają pieniądze, mogą wydać kasę na tą grę na przykład i chcą w niej miło spędzić czas. Po pierwsze, większość ludzi nawet... Kanim barnił ze suba, wielu ludziom ciężko jest się bawić, nawet jak przegrywają. A dodaj do tego jeszcze to, że nawet jak wygrywasz, to ta gra może być nieprzyjemna, bo cały czas taczasz się w bagnie z innymi ludźmi. Ja myślę osobiście, że to jest duży problem gry i że na przykład to tłumaczy, dlaczego jest taki mismatch między tym, czego chce community, któremu się wydaje, że toksyczność nie jest problemem, a czasami takimi decyzjami Riotu, który szybko, no wydaje mi się... A Mamon i fiduje, jest toksik, no on to podwójnie. Myślę, że Riot stara się z tą toksycznością walczyć. Problem jest taki, że czasami jest to ciężko wyplenić, tym bardziej, kiedy duża część twojego community jest toksyczna, bo nie możesz zbanować jakby korowej swojej publiczności, więc to jest ciężka sytuacja, ale myślę, że community ligi bywa toksyczne i myślę, że jest to problem. Jest to problem w wielu grach, nie? Więc nie jest to unikalny zarzut do ligi.
ale też i ta toksyczność, i inne rzeczy sprawiają, że liga niekoniecznie jest dobrą ofertą dla casualowych graczy. Ja się czasami zastanawiam. A ja, moim zdaniem, LOL ludzie są tacy toksyczni, bo oni jakby nie mają możliwości, kurwa, komunikacji. I drzemie w nich, kurwa, te wszystkie frustracje. Jakby tam był Wojszczat, to by ludzie gadali jak w CS-ie po prostu. Sami do siebie i tyle. A przez to, że kurwa nie mają jak gadać, to kurwica ich bierze. I się cisną na czacie. Bo nikt nie może się zrozumieć, o co komu chodziło i tak dalej. Kto też tak uważa, że większość tych kłótni i tak dalej w LoLu jest właśnie spowodowana przez to, że no co ty zrobiłeś, mogłeś iść kurwa coś tam ten, coś tam, a przecież jakby był Wojsz, to by mówisz, nie kurwa cofaj, cofaj, to od razu by gości wiedzie, wiecie o co chodzi, a tak to on nie słyszy tego, już się cisną kurwa. Zastanawiam, bo jakby w gry competitive gra dużo ludzi, ale większość ludzi wcale nie jest competitive. Większość ludzi nie lubi rywalizacji, nie odnajduje się w tym dobrze. Ludzie... W sensie też są ban z toksika. I dobrze, tylko chodzi o to, żeby kurwa komunikacja jakaś była. Jakby boli ich ego. Ludzie piszą do mnie do teraz. Nawet ja sobie gram w Elden Ringa elegancko. I ludzie wchodzą do mnie na streama i czasami mówią, że ej, jestem w goldzie i nie mogę wyjść przez noobów. I co ja mam zrobić? I to jest taki mechanizm bronienia swojego ego. Bo w gruncie rzeczy jesteś casualowym graczem wtedy, który udaje, że jest competitive. No filmik jesteś ze sperem, casualowym zerknę. Graczem. Nie lubisz rywalizacji. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, jakby od razu przechodzisz do tego, że przegrywam nie przeze mnie, ja nie mogłem nic zrobić lepiej, tylko mój team jest słaby. Jak mogę wyjść z tej ligi, z tej dywizji? Co mogę zrobić? I ta oferta do casualowych graczy mogłaby się trochę polepszyć. Tryby PvE były czymś ciekawym. Myślę, że dużo nowe tryby, jakby... Z niektórymi decyzjami Riotu się nie zgadzam. I to jest jedna z nich, która moim zdaniem powoduje, właśnie jest dowodem na to, że oni doją ligę, a nie chcą w nią inwestować. Nie wiem, czy kojarzycie, jaki to był event. Był taki event, który wprowadzili, potem podali statystyki, że mało ludzi w niego grało, więc nie będziemy już robili trybów dla jakby PvE. To jest złe spojrzenie. Tryb PvE nie ma się zwracać w ten sposób, że ludzie będą grali w niego non-stop. Tu chodzi o to, że powinny być tryby PvE, które mogą co jakiś czas nawet rotować, albo jakiś taki alternatywny sposób gry. On nie musi się zwracać, ale jakby musi być alternatywna rzecz, którą mogę... Ale po chuj ma siedzieć 10 osób, kurwa, kodować jakiś tryb, tam stworki jakieś robić, tekstury, wszystko nowe, jak mogą zrobić 5 skinów jakiś, z jakiejś tam linii i będą mieli 3 razy tyle pieniędzy więcej. No niestety, tak to jest, dlatego mi się nie chce. Ta Odyseja była super trybem, bardzo fajny, no, ten Kane tam był ten ostatnim bossem i tak dalej, no to kurwa mega było. Ale czy ten tryb im przyniósł jakieś tam kasę? Może tak, ale nie wiem. Za jakieś skiny będą mieli 3 razy tyle, dlatego im się nie chce. No. Bo co mają to robić, jak im się to nie opłaca? Mogą robić gracze w twojej grze, muszą mieć tą opcję. Takie jest moje zdanie. Nawet jeżeli oni przejdą ten tryb jeden raz. No raczej chuj, ale to nie jest źle. Dla nas to było super. Jak zagrają w niego mało razy. Ale chodzi o to, że dobrze jak te opcje są, po prostu. Jak jest A w ogóle te trójki to ja uwielbiałem, naprawdę. Był taki okres, że te trójki grałem więcej niż te 5x5. Moim zdaniem zamiast je kurwa kasować, bo nic nie robili w tym trybie od, nie wiem, 5-6 lat, to powinni tam na przykład, jak na tej zwykłej mapce tam jest patch co 2 tygodnie, to kurwa na tym trójkach co miesiąc powinien być jakiś update. A nie, że 6 lat tam nic się nie dzieje. Co miesiąc tam powinni kurwa coś zmieniać. Może mapę coś tam pozmieniać, tak jak na tej zwykłej te kurwa jakieś grzyby dodają, jakieś takie rzeczy. To tam może jakiegoś stwora by dodali nowego. Tu, że się kurwa kamień, nie wiem, spada na podłogę, coś się tam otwiera. No to cokolwiek, no. A nie, że nic nie robią i się dziwią, że nikt nie gra. Na kurwa to nie dbają, tak mają grać. Alternatywny sposób na zabawę. To jest coś, co... No... Teoria trójki usnęć, bo szybko się 30 level wbija. No ciekawe. Moim zdaniem takie to trochę krótkowzroczna decyzja, nie? Teraz Riot, ostatnio były jakieś zwolnienia, niestety nie zresearchowałem bardzo mocno tego tematu. Podobno pozwalniali sporo osób od artu, od tej strony artystycznej. I z tego co słyszałem, bardzo jakby powierzchownie, to są to ludzie, którzy byli dosyć uznani, że ich arty niby były dobre. I też zobaczymy, czy to nie uderzy ostatecznie w tą firmę. Czy LOL nie będzie bardziej dojony przez decyzję? Mnie trójki wkurwiały, bo Dish się szczycił, że ma tam challengera, jaka wiadomo. A, zobaczę tego Disa na trójkach. Kurwa jazda! Viking! Topór kurwa!
Topór! Topory! Ghost! Aaaa! Kurwa! Nie! Masakra, kurwa. Ale trójki były fajne. Jakby z góry, zamiast gdzieś tam starać się tą grę dalej rozwijać i sprawdzić, czy da się... A teraz takie rzeczy są. Lewicy, kurwa, najgorsze. Najgorsze jest to, zżera mi od środka! Ściągnąć nową falę graczy. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ostatni rok jest ciekawy, 2023. To jest pierwszy rok od dawna. Od, jak liczę, 1, 2, 3, 4, 5, od 6 lat, pierwszy rok, w którym liczba graczy ligi spadła. LOL ma podobno miesięcznie 152 miliony, w 2022, 152 miliony graczy aktywnych. Skąd on ma te statystyki? Skąd kurwa ma takie statystyki? Gdzie to mogę zobaczyć? Bo też miałem taką teorię kiedyś, że oni specjalnie pokazują ludzi w to gra, żeby tam nie było widać tych spadków albo wzrostów nawet. Gdzie to jest kurwa pokazane, ile ludzi gra w LOL-a? To jest schowana statystyka. Od, jak liczę, 1, 2, 3, 4, 5, od 6 lat, pierwszy rok, w którym liczba graczy ligi spadła. LOL ma podobno miesięcznie 152 miliony, w 2022, 152 miliony graczy aktywnych co miesiąc. Na średnio, w 2023 151 milionów. I do pewnego stopnia tą grę, w sensie do pewnego stopnia jest tak, że jak coś jest popularne, to trochę snowballuje, prawda? I myślę, że LOL był bardzo dużym beneficjentem czegoś takiego, że był popularny przez ten snowball, taki kulturowy, nie wiem, czy to tak można nazwać. Pytanie, czy ten efekt teraz się troszeczkę nie odwróci? Czy to nie jest tak, że przez to, że w ostatnich latach nie działo się aż tak dużo, to czy ta tendencja zostanie odwrócona? I to jest coś, nad czym ja się zastanawiam. I w zasadzie ten film to nie jest nawet teza, że Liga Legend umrze. Tylko ja się sam zastanawiam i myślę, że możliwe, że minęliśmy taki punkt, że nie będzie w kolejnych latach więcej graczy Ligi. Bo kolejny boom, na przykład jak będzie Arcane 2 serial wyjdzie, to ludzie mogą zobaczyć, o ciekawe, i to jest, mówisz, na podstawie gry League of Legends, tak? Tylko jeśli ta gra nie będzie w stanie utrzymać fali graczy casualowych, nie będzie miała im nic ciekawego do zaoferowania, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało w długim terminie. To ode mnie tyle. Jak macie, jak z czymś się nie zgadzacie, po z tego, Arkę miała mówiłem, przecież Liga Peak. No tak, no ty mówisz, że wyjdzie ten drugi sezon, znowu będzie duża tam kurwa nowych osób, tylko czy oni utrzymają ich, czyli zaciekawi to ten kurwa LOL tych innych. Albo macie jakieś swoje uwagi, bardzo chętnie ich wysłucham i może odpowiem w komentarzach, może odpowiem w innym filmie, może odpowiem na... No ciekawe wideo, ciekawe. Tak, żeby umarł, to mega ciężko, moim zdaniem, ale no spadki mogą być. Nie wiem, skąd on wziął te statystyki, ile osób gra, bo też mnie to kiedyś ciekawiło sobie zerknąć. No ale niby co roku spada. No, zobaczymy.